Pojęcie czasu połowicznego rozpadu, o którym mówiliśmy w poprzednim filmiku, jest przydatne wtedy, kiedy liczymy czas w wielokrotnościach tego czasu. Przypomnijmy sobie, tu na tej osi mamy czas, a na tej liczbę atomów, pierwiastka promieniotwórczego. I teraz w chwili t równej 0 mamy 100% naszej substancji. W chwili równej 1 czasowi połowicznego rozpadu mamy 50% tego, co było na początku. W chwili równej 2 okresom połowicznego rozpadu mamy połowę tego, co tutaj, czyli tylko 25%. Tak i po kolejnych wielokrotnościach, tutaj już jest nawet trudno rysować, mamy połowę tego, co o jeden okres połowicznego rozpadu wcześniej mieliśmy i tak dalej. Ale chcielibyśmy wiedzieć, co się dzieje w chwilach czasu innych niż te wielokrotności okresu połowicznego rozpadu. Wiemy tylko, co się dzieje w tych punktach na osi czasu. Na przykład dla znanego Ci z poprzednich filmików izotopu węgla C14 czas połowicznego rozpadu wynosi 5740 lat, a my byśmy chcieli wiedzieć, jaka część atomów z próbki ocaleje, pozostanie przy życiu na przykład po 1000 lat, tak? Czy po jednym roku, czy po jednej sekundzie, czy po milionie lat. Do tego potrzebna nam jest funkcja, która powie nam, ile atomów naszego pierwiastka promieniotwórczego będziemy mieć w dowolnej chwili czasu. Wyprowadzenie wzoru na taką funkcję wymaga znajomości analizy matematycznej na poziomie pierwszego roku studiów, więc jeśli czujesz się niepewnie, to możesz pominąć resztę tego filmiku, ale nie zaszkodzi Ci obejrzeć. Zachęcam do oglądania dalej. Więc teraz tak, zastanówmy się najpierw, operując małymi zmianami czasu i liczby atomów, jak zmieni nam się liczba atomów po upływie krótkiego czasu. Więc tak, po pierwsze, mała zmiana liczby atomów będzie proporcjonalna do małej zmiany czasu, do krótkiego odcinka czasu, który upłynął, ale oprócz tego tutaj będzie coś jeszcze. Po pierwsze, zmiana ta będzie ujemna, tutaj będzie znak minus. Po drugie, ponieważ każdy pojedynczy atom ma jakieś prawdopodobieństwo rozpadu w jednostce czasu, czyli na przykład dla jakiegoś pierwiastka niech prawdopodobieństwo rozpadu w ciągu jednej sekundy będzie równe jednej milionowej, to jeśli tutaj mamy początkowo miliard atomów, to po jednej sekundzie rozpadnie nam się tu 1000, a jeśli tutaj mamy ich tylko milion, to po jednej sekundzie rozpadnie się tylko jeden. W związku z tym ubytek liczby atomów będzie proporcjonalny do tego, ile ich jest, a oprócz tego tutaj jeszcze może być jakaś stała proporcjonalność, nazwijmy ją lambda. Jest to stała charakterystyczna dla danego izotopu, podobnie jak czas połowicznego rozpadu. Dobrze, a jeśli by chcieć zrobić z tego równanie różniczkowe, czyli jeśli chcemy napisać szybkość zmiany liczby atomów, to podobnie jak myśleliśmy o tym przed chwilą. Po pierwsze, szybkość ta będzie ujemna, atomów będzie ubywać. Po drugie, będzie ona proporcjonalna do liczby atomów, tak jak to sobie powiedzieliśmy przed chwilą. Im więcej mamy w danej chwili atomów, tym więcej ich nam się rozpadnie, bo każdy pojedynczy ma jakieś prawdopodobieństwo rozpadu, więc w jednostce czasu rozpadnie się jakiś tam ułamek atomów odpowiadający temu prawdopodobieństwu, no więc siłą rzeczy im atomów jest więcej, tym więcej ich się rozpadnie, proporcjonalnie do tego, ile ich jest. No, a poza tym możemy mieć jeszcze tutaj jakąś stałą proporcjonalność charakterystyczną dla danego izotopu. Czyli mamy teraz już równanie różniczkowe na tę funkcję n od t. I teraz pozostaje nam je rozwiązać. Swoją drogą jest to dobre ćwiczenie na rozwiązywanie równań różniczkowych. I tutaj robimy to metodą separacji zmiennych. To znaczy chcemy zrobić tak, żeby wszystkie n-y były po jednej stronie, a t było po drugiej stronie równania. Pomnóżmy obie strony razy dt, czyli mamy dn to się równa minus lambda n dt, a następnie podzielmy wszystko przez n, czyli mamy dn przez n, to się równa minus lambda dt. Mamy rozseparowane zmienne i teraz możemy policzyć całkę nieoznaczoną obu stron, czyli po prostu wykonać operację odwrotną do różniczkowania. Przypomnę, całka taka z funkcji f małe od x, to jest funkcja, oznaczmy ją przez f duże od x plus jakaś dowolna stała, gdzie ta funkcja f duże od x charakteryzuje się tym, że pochodna tej funkcji f duże od x po dx to jest funkcja f małe od x. To było tak tylko dla przypomnienia.
A teraz rozwiązujemy dalej. Tak, liczymy całkę nieoznaczoną obu stron. Tutaj mamy logarytm naturalny n plus jakaś stała dowolna, c1. Oznaczmy ją. A tutaj mamy po tej stronie taka całka, to jest po prostu minus lambda razy zmienna całkowania, czyli w tym wypadku t. Dodać jakaś stała dowolna, nazwijmy ją c2. Tutaj i to jest stała dowolna, więc można odjąć jedną od drugiej i zapisać prościej. Tylko jedną stałą po jednej stronie równania, oznaczmy ją c3. I teraz jeśli podniesiemy liczbę e do potęgi równej każdej ze stron równania, to po tej stronie mamy n od t, bo po drugiej stronie będziemy mieć funkcję czasu, a tutaj mamy po prostu e do minus lambda t dodać c3, czyli możemy tutaj oddzielić e do c3 razy e do minus lambda t i znowu e do stałej to jest jakaś znowu stała, czyli tutaj mamy e do c3 to jest nowa stała, czyli c4 razy e do minus lambda t. Dobrze, ile wynosi C4? Powiedzmy, że w chwili T równej 0 mieliśmy naszego pierwiastka promieniotwórczego dokładnie N0 atomu, a z drugiej strony tutaj podstawiając czas równy 0 do tego wyrażenia tu po prawej stronie równania, mamy, że jest to C4 razy E do potęgi lambda razy 0, czyli E do potęgi zerowej, to jest 1, więc C4 jest równe liczbie atomów, które mieliśmy na początku, stąd ostatecznie nasze rozwiązanie to jest, że n liczba atomów w zależności od czasu to jest liczba atomów, które były na początku w chwili t równej 0 razy e do minus lambda razy czas. I to jest właśnie prawo rozpadu promieniotwórczego, zwanego inaczej naturalnym. I teraz ta stała lambda jest stałą charakterystyczną dla danego izotopu, podobnie jak czas połowicznego rozpadu. I okazuje się, że można, znając czas połowicznego rozpadu pierwiastka, wyznaczyć stałą lambda. Jak to zrobić? Zobaczmy to na podstawie już znanego nam izotopu węgla C14. Tutaj czas połowicznego rozpadu to jest 5740 lat. I powiedzmy, że na początku mieliśmy 100 atomów tego węgla C14. I teraz wiemy, że po czasie równym okresowi połowicznego rozpadu, czyli po 5740 latach, mamy z jednej strony połowę tego, co na początku, ponieważ to jest okres połowicznego rozpadu, a z drugiej strony mamy zgodnie z naszą tutaj wyprowadzoną funkcją 100 razy e do minus lambda razy 5740. Tak, podzielmy obie strony przez 100, tutaj będziemy mieć jedną drugą i to się równa e do minus 5740 razy lambda. I teraz obliczmy logarytm naturalny obu stron. Po tej stronie mamy logarytm naturalny jednej drugiej. No a po tej logarytm naturalny e podniesionego do jakiejś potęgi jest równe właśnie tej potędze. Czyli w tym wypadku będzie to minus 5740 razy lambda. Gdzie tutaj to jest ważne, że ponieważ ten czas jest wyrażony w latach, to lambda będzie wyrażona w jednostkach 1 przez rok, rok do minus pierwszej. I teraz możemy tą lambdę policzyć. Lambda to jest, jak podzielimy obie strony przez minus 5740, to będzie logarytm naturalny jednej drugiej przez minus 5740, czyli inaczej ten minus możemy przenieść tutaj, minus logarytm jednej drugiej przez 5740, a jak być może pamiętasz, logarytm 1, czyli liczby 1 przez x, logarytm odwrotności to jest minus logarytm tego, co jest tutaj, więc możemy napisać, że, no już napiszę tu lambda, to jest logarytm 2 przez 5740. Policzmy, ile to jest. Logarytm naturalny 2 podzielony przez 5740. 12 stutysięcznych. 12 raz, 2, 3, 4, 5, zgadza się, 12 razy 10 do minus 5, to jest 12 razy 10 do minus 5, no i jednostki to jest rok do minus 1. Dobrze, zatem dla węgla C14 funkcja ma postać, napiszmy, że chodzi o węgiel C14, N0, czyli liczba atomów na początku, razy E do minus 12 razy 10 do minus 5, razy czas wyrażony w latach.